Zetor to jedne z najbardziej znanych ciągników w Polsce. Najpopularniejsze modele to Major czy Proxima, większe Fortera oraz Krystal. Niedawno wszedł do produkcji również Hortus, czyli model z silnikiem Deutza o mocy około 60 koni mechanicznych. Nie było od dłuższego czasu natomiast ciągników o mocy poniżej 60 koni mechanicznych. Oto właśnie wprowadzona została nowość, czyli modele Utilix oraz Compax. Są to ciągniki produkowane we współpracy z Tymem. Czy jest to chińszczyzna? Nie! Przekonajmy się w dzisiejszej recenzji, co może zaoferować model Utilix. No, po pierwszej przejażdżce śmiało można powiedzieć, że niezły wariat z niego. Ciągnik jest bardzo łatwy w manewrowaniu, bardzo łatwy w zawracaniu, ma naprawdę mały promień skrętu. Warto tutaj zwrócić uwagę, wszystkie dźwignie są w zasięgu ręki. Jest to może troszkę inaczej rozlokowane niż w większości ciągników Zetor. Natomiast wydaje mi się, że mimo wszystko fajnie to wygląda w środku i naprawdę jest na co rzucić okiem. Do tego jest bardzo lekki, bo waży 1900 kg tylko, więc może pracować nawet w jakichś po prostu takich chodnikach miejskich typowo. Ciągniki Zetor Utilix to dwie wersje. Z prostą mechaniczną skrzynią biegów 16x16 oznaczone jako CL oraz ze skrzynią hydrostatyczną bezstopniową z trzema zakresami prędkości oznaczone jako HT. W tej recenzji przyglądamy się bliżej modelowi CL55 ze skrzynią mechaniczną. Co pierwsze tutaj mamy innego niż w typowych Zetorach, to jest tutaj gałka biegów z lewej strony do biegów pomocniczych, czyli przerzucanie między czterema zakresami. Tu mamy oznaczone jako LL, L, M oraz H. Wiadomo, H to są biegi najszybsze, a LL to będą te biegi najwolniejsze. Tutaj mamy rewers mechaniczny, przerzucany z użyciem sprzęgła nożnego. Jest on całkiem prosty w użyciu i znajduje się też bardzo blisko kierownicy, więc nie ma problemu z jego ewentualną obsługą. Dalej tutaj mamy dźwignię, natomiast nie jest to dźwignia do biegów, ta bardziej z przodu, tylko jest to joystick do sterowania hydrauliką. Co jest tutaj ważne, możemy od razu zamontować do niego ładowacz czołowy i nie będzie on potrzebował osobnego joysticka, ponieważ ten joystick jest już tutaj zamontowany, taki właśnie typowo do prac komunalnych, ponieważ możemy tu właśnie pod niego podpiąć to ładowacz, ale również przedni TUS i wtedy ewentualnie jeszcze jest tutaj kolejna sekcja włączona przyciskiem i wtedy będzie na przykład to bardzo pomocne przy użyciu pługa odśnieżnego. Obok joysticka umieszczona jest główna dźwignia zmiany biegów od 1 do 4. W głębi obok fotela znajdziemy dźwigienki do sterowania tylnym podnośnikiem oraz dwoma sekcjami hydrauliki. Pod fotelem z lewej strony znajduje się dźwignia do ustawiania prędkości obrotowej WOM 540 lub 1000, a obok hamulec ręczny. Natomiast z prawej strony umieszczony został pedał blokady mechanizmu różnicowego. Z boku, na słupku kabinowym, mamy panel do obsługi wycieraczek, spryskiwaczy oraz reflektorów roboczych. Z lewej strony pod kierownicą znajduje się przełącznik kierunkowskazów wraz z klaksonem i włącznikiem świateł, a powyżej włącznik świateł awaryjnych. Natomiast z prawej strony mamy gaz ręczny, stacyjkę, a nad nią przycisk włączania WOM. I tak oto właśnie człowiek o wzroście 1,95 m usiadł do małego ciągniczka Utilix. No jak widzimy, dałem radę. Kabina jest całkiem przestronna jak na taki mały ciągnik. Zamontowany został wygodny regulowany fotel z pasem bezpieczeństwa. W standardzie mamy już klimatyzację z łatwym panelem obsługi. Także radio wraz z nagłośnieniem. Wszystkie szyby są otwieralne, a dodatkowo jest również szyberdach.
Z tyłu ciągnika mamy podnośnik o udźwigu 1,5 tony. Jest to wystarczające do jakichś tam, powiedzmy, mało skomplikowanych, małych maszyn. Ale jest to, wiadomo, moc 50 koni, więc też nie będziemy tu jakichś kolosów do tego zaczepiać. Jest dolna listwa zaczepowa, jest wałek WOM. Zapewne też można w opcji zażyczyć sobie jakiś lepszy zaczep. Możemy taki zamontować. Tutaj są dostępne dwie sekcje hydrauliki. Jeżeli ktoś by potrzebował więcej, no to myślę, że możemy też coś tutaj pomanewrować, że tak powiem, w tym temacie. Na życzenie ciągnik może być też wyposażony w instalację pneumatyczną do przyczep. Modele Utilix to dwie jednostki napędowe o mocach 42 lub 49 koniach mechanicznych. Tutaj zamontowany jest akurat silnik Perkinsa. Jest to naprawdę znana jednostka z Europy i sprawdzona. Uchylmy rąbka tajemnicy i sprawdźmy, co kryje się pod maską. Mamy tutaj osuszacz klimatyzacji, dodatkową elektrykę wraz z klaksonem, zbiornik wyrównawczy płynu chłodniczego, a u dołu również filtr paliwa oraz zbiornik na płyn do spryskiwaczy. Na samym przodzie umieszczony został akumulator, do którego mamy bardzo łatwy dostęp. Dalej znajduje się chłodnica silnika. U samej góry widzimy alternator oraz filtr powietrza. W głębi pracuje 49-konny silnik Perkins. Całkiem z prawej strony umieszczony jest filtr oleju oraz miarka do sprawdzania jego poziomu. Dla wszelkich sceptyków i hejterów od razu tutaj informuję, nie ma tutaj roztworu AdBlue. Wlewamy tylko paliwo samo. Zbiornik nie jest jakoś bardzo pojemny, bo jest to 60 litrów, no ale wiadomo, jednostka tej mocy też nie będzie, nie wiadomo, ile tego paliwa paliła. W testowanym modelu zamontowane zostały opony typu przemysłowego. Tylne o średnicy 24 cali oraz przednie o średnicy 16,5 cala. W zależności od potrzeb możemy także wybrać opony typowo rolnicze. Na życzenie zamontować można przednie błotniki. Na koniec odcinka zapraszam do obejrzenia filmiku nagrywanego kamerką GoPro. Przekonajmy się, jak ciągnik radzi sobie z jazdą po nierównym terenie, a później po drodze. Z góry uprzedzam, że zapomniałem ustawić dobrze lusterek. Na całe szczęście nie wybrałem się w daleką podróż. Zastrzeżenia można mieć również do ciśnienia w oponach. To nie było korygowane i ciągnik odrobinę podrzucało przy większej prędkości.
Juhu! Dzięki wielkie za wytrwanie do końca. Jeśli film się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie o subskrypcji kanału i zaznaczeniu powiadomień. Wtedy zostaniecie pierwsi poinformowani o kolejnym filmie. Jeśli macie jakieś pytania, to walcie śmiało. Zapraszam do komentowania. Ach, tylko proszę nie piszcie głupot. Pozdrawiam, cześć!